Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek. Zapraszam na wydarzenia sportowe. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin przegrali pierwszy wyjazdowy mecz w obecnym sezonie. Miedziowy w derbowym pojedynku musieli uznać wyższość Śląska Wrocław. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla gospodarzy. Bramki zdobywali wyłącznie zawodnicy gospodarzy. Najpierw samobójczą Kamil Dankowski, a następnie Raszad Wali, który, jak pokazały powtórki, trafił ze spalonego. Wynik spotkania w samej końcówce ustalił Gomez Alvarinho. Mecz, który na pewno nie musieliśmy przegrać. Mogliśmy go nawet nie zremisować, tylko wygrać, ale ta końcówka wymknęła nam się spod kontroli. Były fazy dobrej gry i też słabszej, jak to w meczu derbowym. Myślę, że kluczowe było to, że nie strzeliliśmy bramki na 2-0 i zbyt łatwo straciliśmy dwie. No, zespół dojrzewa, kiedy wygrywa ważne mecze, a ten mecz był niezmiernie ważny dla mojego zespołu. Zaczął się bardzo niemrawo i bojaźliwie, niestety. Było widać nerwowość. Choć tak naprawdę to my pierwszą sytuację stworzyliśmy rzutu rożnego. Adam trochę nie trafił w piłkę. My straciliśmy szybko bramkę i było... I wydawało się, że może nas to wytrącić trochę z naszego sposobu grania. Natomiast tak się nie stało. Traciliśmy piłkę, było niedokładnie. Natomiast konsekwentnie staraliśmy się realizować założenia przedmeczowe. I zespół do ostatniej minuty z pasją dążył do tego, żeby strzelić bramkę. Pomimo porażki KGHM Zagłębie Lubin pozostało w czołówce Lotto Ekstraklasy. Obecnie lubinianie zajmują trzecie miejsce w tabeli ze stratą 6 punktów do lidera Jagiellonii Białystok. Spore emocje towarzyszyły w sobotę spotkaniu Luxu Ziemia Lubińska Czerniec z Wiktorią Aglomeracja Wałbrzyska Wałbrzych w ramach trzeciej Ligi Kobiet. Ostatecznie lepsze okazały się lubinianki, które wygrały 2-1. Podopieczne Janusza Przybyło rozegrały ostatnie spotkanie w rundzie jesiennej trzeciej Ligi Kobiet. Lubinianki na własnym stadionie podejmowały ciężkiego rywala z Wałbrzycha. Po zaciętym pojedynku ręce w geście radości uniosły gospodynie. Podnieśliśmy się do przerwy na 1-1. W drugiej połowie strzeliliśmy taką przypadkową bramkę na 2-1. No i jest zwycięstwo. Tu z boku widać, że dziewczyny się bardzo cieszą. Mieliśmy słabszy początek, ale tak powoli zaczęliśmy odrabiać straty i nabierać mocy i to przekłada się na sam pozytyw. Chwilę po wejściu na boisku Martyna Maruńczak wykorzystała błąd bramkarki rywalek i zdobyła bramkę na wagę 3 punktów. To dobra zmiana, no taka szczęśliwa, że dziewczyna wchodząc na boisko parę chwil i strzela, zdobywa szczęśliwą bramkę i to cieszy. I ona bardziej uwierzy w siebie. Zwycięstwo nad Wiktorią Aglomeracja Wałbrzyska Wałbrzych pozwoliło zawodniczkom Luxu zająć 4. miejsce w grupie zachodniej Dolnośląskiej trzeciej ligi. Ponad 70 zawodniczek i zawodników wzięło udział w 7. amatorskim turnieju badmintona organizowanym przez Górowskie Stowarzyszenie Badmintona Smecz. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym. W porównaniu z poprzednią edycją zawodów dostrzec można było zdecydowanie większą frekwencję, o czym przekonywał prezes Górowskiego Stowarzyszenia Badmintona Smecz. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ mamy prawie dwukrotną liczbę uczestników więcej niż w poprzednim turnieju. Jest ponad 70 z różnych stron województwa dolnośląskiego i nie tylko. Także frekwencja bardzo dopisała. No i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo widzimy, że ten badminton nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w Polsce się amatorski rozwija. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Z organizacji zawodów zadowoleni byli również zawodnicy oraz trenerzy, którzy przybyli do góry. Jeździmy, że tak powiem, od miasta do miasta, tworzymy taką społeczność trochę badmintonową, promujemy przede wszystkim ten sport. Do Roberta jesteśmy już drugi raz z rzędu, tak naprawdę zawsze jest świetna atmosfera, genialni ludzie, także naprawdę, jeżeli ktoś chciałby zacząć nawet grać i przyjeżdżać, dla amatorów też te turnieje organizują, więc tak naprawdę każdy, bez względu na poziom umiejętności, może przyjechać, pograć, zobaczyć, jak to wygląda. Tego typu organizatorów należy, nie tylko, że należy im przyklaskiwać, ale w ogóle należy ich wspierać, należy im pomagać z całych sił, dlatego że to są ludzie z pasją, a dopóki mamy ludzi z pasją, to coś ciekawego może się dziać i takich ludzi naprawdę trzeba szanować. Rywalizacji z bliska przyglądał się również Marek Zawadka, czyli prezes Dolnośląskiego Związku Badmintona.
frekwencja duża. Fajnie, że to w pobliżu właśnie no, Chobienia była pierwsza, tak? No to my w Lublinie, Chobienia, Góra Śląska, Sława Śląska, Głogów, coś tam się rusza w Polkowicach, coś tam się, wiadomo, że w Legnicy, w Kunicach, że coraz bardziej i bardziej ten badminton wchodzi. Tutaj widać, że mają pomalowane linie na hali, że to całkiem wchodzą w to profesjonalnie. Ostatecznie zwycięzcą w kategorii Open okazał się Przemysław Janaszek z Puszczykowa, który wyprzedził Łukasza Piśnickiego z Wrocławia i Krzysztofa Garbacza z Jeleniej Góry. I to już wszystko w sporcie na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.